Jak Wikipedia zmienia świat. Rozmowy o największej encyklopedii w historii. Przed mikrofonem Borys Kozielski, witam serdecznie w kolejnej audycji z cyklu Jak Wikipedia zmienia świat. I dzisiaj taki temat dotyczący wiarygodności Wikipedii, bo co jakiś czas w prasie lub innych mediach pojawiają się artykuły Podważające wiarygodność Wikipedii. Najczęściej wynikają z braku wiedzy o tym, jak jest tworzona, lub może gorzej wykorzystują ten brak świadomości swoich odbiorców. Na szczęście Wikipedia ma kilka cech, które wykluczają jej brak wiarygodności. Jakie to cechy? Jak to się dzieje, że w epoce fake newsów Wikipedia pozostaje wiarygodnym źródłem? Rozmawiam z profesorem Dariuszem Jemielniakiem, który jest Wikipedystą i zaprosiłem go dzisiaj do mikrofonu. Jest polskim teoretykiem zarządzania, profesorem nauk ekonomicznych, a także socjologiem specjalizującym się w zarządzaniu wysokimi technologiami i organizacjami otwartej współpracy, czyli Wikipedia między innymi, i w badaniu społeczności internetowych, to też Wikipedia. Wikipedia. Kierownikiem katedry Management and Networked and Digital Societies w Akademii Leona Koźmińskiego. Jest również członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk, a od 2005 roku członkiem Rady Powierniczej Wikimedia Foundation, czyli. Właściwie fundacji, która jest właścicielem Wikipedii. Witam cię serdecznie, Darku, bo my jesteśmy po imieniu, już od dawna się znamy, jeździliśmy razem na Wikimanie. W tym roku nie ma Wikimani, szkoda, ale możemy się spotkać w ten sposób. Dzień dobry. Cześć, Borysie, miło mi Cię słyszeć. Tu po, poprawka malutka. W fundacji Wikimedia rolę członka Rady Powierniczej pełnię od 2015, nie 2005. Wiem, że jestem dinozaurem, ale nie aż tak. <laughs> A to ja się przejęzyczyłem, bo tutaj w Wikipedii dobrze jest napisane. No właśnie i to jest, to jest ten temat o który chciałem ciebie zapytać, żeby przybliżyć troszeczkę słuchaczom Wikipedię i to jak ona działa. No bo Wikipedia to jest no taki, niektórzy mówią, amatorski twór, niektórzy mówią, że jest niewiarygodna, że to każdy może tam napisać, w związku z czym e, chciałem Ciebie zapytać, bo tematem Twoich zainteresowań są właśnie też, jest też Wikipedia. Jak to się stało, że Wikipedia zaledwie w jedną dekadę, e, czyli do 2010 roku mniej więcej, e, zastąpiła inne encyklopedie, bo przestały się te inne encyklopedie ukazywać. Jak to, jak to się stało? No, to y, dobre pytanie, jak to się stało. My do końca nie wiemy, dlaczego Wikipedia odniosła tak duży sukces. Nie w sensie czytelnictwa, bo to jest oczywiste. Ludzie czytają Wikipedię dlatego, że Wikipedia jest po prostu dobra. Natomiast pytanie jest, dlaczego się udało zmobilizować całe rzesze ludzi do tego, żeby Wikipedię tworzyć i rozwijać. I faktycznie, jak spojrzymy na kalendarz rozwoju Wikipedii, to nawet już w 2005 roku w artykule w Nature pisano, że Wikipedia idzie web w web z Brytaniką. No i faktycznie już 5 lat później nie było co zbierać. Właściwie nie było konkurencji. O ile jeszcze osoby po 40 mogą pamiętać, że były takie encyklopedie właśnie jak Brytanika, była Encarta, były jakieś tam różne inne projekty encyklopedyczne. W Polsce była encyklopedia PWM. To właściwie od bardzo, bardzo dawna nie ma konkurencji, Wikipedia jest produktem wiodącym. I oczywiście można sobie powiedzieć, że ona jest produktem amatorskim, w tym sensie, że nikt nie sprawdza CV osób, które edytują poszczególne artykuły. I nie mhm. ma żadnych przeszkód tutaj, żeby rzeczywiście licealista, licealistka e, redagowali hasła na tematy, no, w których sobie e, znajdą jakieś ciekawe pole do popisu. Tylko, że pytanie jest takie, co to znaczy amatorskie, bo jakby... To słowo można rozumieć bardzo różnorako. Po pierwsze, amatorskie może być w opozycji do profesjonalne, w tym sensie, że amator to jest ktoś, kto nie ma kwalifikacji formalnych. Po drugie, amator kontra y, zawodowiec, czyli ktoś, kto robi coś jako hobby i ktoś, co robi coś dla pieniędzy. Po trzecie, amator jako ktoś, no, komuś coś sprawia radość, ktoś jest amatorem pisania Wikipedii. No i po mhm. czwarte. Amatorskie bardzo często kojarzy się z partackie, czyli nie spełniające kryteriów najwyższych jakości. Myślę, że jest oczywiste, że o ile w tym ostatnim punkcie Wikipedia jak najbardziej spełnia najwyższe rygory jakości, bo to, tego dowodzą badania naukowe, które pokazują, że liczba błędów na Wikipedii się nie różni od liczby błędów na innych encyklopediach, o tyle w pozostałych jak najbardziej. Wikipedii nie edytują ludzie za pieniądze, nie edytują zawodowcy, których CV ktoś sprawdza, zanim zaczną w ogóle coś pisać. No i faktycznie robią to ludzie, którym to sprawia przyjemność. Mm -hmm. No to ale to jak to się dzieje, że to jest no, jednak tak wysokiej jakości? Taki, że, że mimo, że właśnie te encyklopedie, które są przecież były tworzone przez no, profesorów, ludzi, którzy byli zatrudnieni, ich pracą było właśnie tworzenie haseł, i dostawali za to wynagrodzenie, nagle zostali zastąpieni właśnie przez ludzi, którzy nie dostają za to pieniędzy, robią to po godzinach, w ogóle jest to, wydawałoby się coś mało wartościowego z tego powstanie, a powstała, no powstało coś, co jest chyba największym zbiorem w tej chwili wiedzy ludzkości i i zupełnie wyprzedziło tych tych fachowców, profesorów, tak? Jak, jak to jest możliwe w ogóle? No Trzeba pamiętać to jakby musimy podkreślić bardzo jasno, że to nie jest tak, że Wikipedia przewyższa jakością twory robione przez profesorów i profesorki. To jakby zupełnie nie, nie o to chodzi. Po prostu Wikipedia jest wystarczająco dobra na wszelkie możliwe potrzeby. Nie oznacza to, że jest lepsza, czyli że hasło, które opracowałby Najlepszy na świecie fachowiec, czy najlepsza na świecie fachowczyni z danego tematu, to nie możemy zakładać, że Wikipedia będzie lepsza. Natomiast możemy zakładać, że Wikipedia na przykład będzie bardziej aktualna. I to jest pierwsza olbrzymia przewaga Wikipedii, że na Wikipedii, jeżeli coś się ważnego wydarzyło, to w ciągu sekund, góra, minut ten fakt znajdzie odzwierciedlenie właśnie w odpowiednim haśle. Bardzo często wręcz ludzie się będą ścigać, żeby go tam w jakiś sposób uwzględnić. Po drugie, ogromną siłą Wikipedii jest także to, że ludzie, którzy ją edytują, starają się posługiwać bardzo różnymi źródłami. Ponadto są to ludzie o różnych światopoglądach, różnych podejściach, różnych perspektywach, w związku z czym, dzięki temu, że te wszystkie perspektywy w jakiś tam sposób są uwzględnione, mamy kompletniejszy, pełniejszy obraz, bardziej holistyczne podejście niż gdyby to hasło napisała jedna, nawet superkompetentna osoba. No i wreszcie, po trzecie, Wikipedia powstaje dzięki temu właśnie, że struktury, które zarządzają Wikipedią, i procesy, procedury, które narzucają pewien styl pracy, powodują, że nie musimy mieć kwalifikacji formalnych, wystarczy, że postępujemy zgodnie z regułami. Nastąpiła tak zwana kompartmentalizacja poszczególnych czynności, to znaczy, że udało się spisać w procedurach, co dokładnie trzeba zrobić i jakie kryteria trzeba spełnić, żeby napisać w miarę przyzwoity artykuł encyklopedyczny. I te kryteria są w zasadzie dosyć proste, da się je z jednym zdaniem streścić, chociaż oczywiście do tego mnóstwo przepisów, mnóstwo reguł obudowano i dodano. Ale ta podstawowa, fundamentalna zasada jest taka, że dodajemy informacje, które staramy się podawać w sposób neutralny, z tak zwanego neutralnego punktu widzenia i informacje, które są uźrodowione w niezależnych, wiarygodnych źródłach. Jeśli te reguły będziemy stosować, to już jak w banku mamy, że... Prawie na pewno to, co będziemy próbowali do Wikipedii dodać będzie prawdopodobnie ok. Mm -hmm. No to właśnie to, to kolejne moje pytanie, czy Wikipedia to wiarygodne źródło wiedzy, czyli to, ta jedna zasada mówisz, że powoduje, że, znaczy przestrzegana ta zasada, bo zasadę jeszcze trzeba umieć przestrzegać i wyegzekwować, prawda, bo to jest, to jest chyba najtrudniejsze i chyba przez to, że ten ruch wikipedystów jest masowy, to znaczy nie jest to redakcja składająca się ze stu kilkudziesięciu powiedzmy nawet osób, tak jak to było w redakcjach encyklopedii, w tej chwili jest to ruch masowy. No kilka tysięcy czy kilkadziesiąt tysięcy osób jest zaangażowanych w dbanie o jakość Wikipedii, tak? Tak, no w tej chwili to jest rzeczywiście około tam 50, 60 tysięcy osób na świecie, które regularnie, w każdym miesiącu, redaguje Wikipedię. Do tego jest spora rzesza osób, i też moim zdaniem trzeba o nich pamiętać co najmniej kilka, jeśli nie kilkanaście tysięcy osób, które niekoniecznie koncentrują się na redagowaniu Wikipedii, natomiast zajmują się organizacją ruchu Wikimedia. I, I te osoby, chociażby działające w Stowarzyszeniu Wikimedia Polska, ale także no, w Fundacji Wikimedia i w wielu innych organizacjach na całym świecie, starają się czynić mnóstwo dobrych rzeczy po temu, żeby ludzie mogli różne projekty Wikimedia edytować, tworzyć. Nie tylko tworzenie haseł jest działalnością na rzecz Wikimedia. Natomiast jest pytanie, Oczywiście, w jaki sposób te reguły są stworzone i w jaki sposób one mogą prowadzić do tworzenia wiarygodnych haseł. Myślę, że jest jedna fundamentalna zasada, która powoduje, że Wikipedia wygrywa. Na Wikipedii zawsze mamy dodawać źródła, dzięki czemu nawet jak hasło jest napisane byle jak, ale są źródła, to jest to dla nas punkt wyjścia doskonały. To jest takie spełnienie XVIII-wiecznej idei świetnej encyklopedii, czy późniejszych Idei tego, jak należał prowadzić dyskurs naukowy. Dyskurs naukowy po prostu to są oderwane od ego, oderwane od emocji, zdania umocowane w faktach. I powiem szczerze, zdarzyło mi się redagować hasła, w których miałem silne przekonania ideologiczne, własne, ale pod wpływem przeczytania źródeł po prostu zmieniłem zdanie. I stwierdziłem, OK, no faktycznie, osoba, która ze mną dyskutuje, pokazuje źródła, które mówią. Coś innego niż ja w to wierzę, ja nie jestem w stanie znaleźć źródeł, które by popierały mój punkt widzenia, równie dobrych, to pewnie znaczy, że muszę zmienić punkt widzenia i powiem szczerze, to jest super trudne. To jest bardzo ciekawy i trudny proces, i wszystkim polecam, żeby starali się tego rodzaju ćwiczenia wykonywać, znaczy starali się wchodzić w dyskusję opartą na źródła, ale jeżeli ktoś inny pokazuje, że ma lepsze źródła, bardziej wiarygodne, bardziej prawdopodobne, to zwyczajnie zmienić zdanie. Zmienić zdanie jest bardzo trudne. Mhm. Czyli jakość haseł w Wikipedii to polega na tym, że są weryfikowalne, tak? Czyli po prostu, że można sięgnąć do źródeł, no ale te źródła też są różnej jakości i w momencie, kiedy budowana była Wikipedia, opieraliśmy się głównie na Hasłach w encyklopediach, które były. W tej chwili już tych encyklopedii nie ma. Można sobie wyobrazić świat, no nie są tak znaczące, są jeszcze, ale nie, nie są no już dawno z, za Wikipedią, są, że tak powiem, jeśli chodzi o masowość dostępu i odbioru. No to można sobie wyobrazić, co będzie źródłem za jakiś czas, jeśli nie będzie takich dobrych źródeł, jak teraz, które mieliśmy przy tworzeniu początków Wikipedii. To prawda. Wikipedia jest na tyle potężnym w tej chwili źródłem światła, źródłem wiedzy, że rzuca bardzo długi też cień. I można sobie wyobrazić, że jeżeli na Wikipedii się pojawi jakiś bardzo drobny błąd, następnie się rozpropaguje także w źródłach pisanych, to później nawet z Wikipedii się tego błędu nie da usunąć, bo ludzie będą przychodzili z powrotem i mówili patrzcie, przecież w źródłach jest, w publikowanych źródłach jest napisane tak, a nie inaczej podczas kiedy te opublikowane źródła być może informacje zaczerpnęły właśnie z Wikipedii. E, takie błędy oczywiście mogą się zdarzać. E, myślę, że zdarzają się mimo wszystko stosunkowo rzadko, a zwłaszcza w istotnych tematach. Trzeba pamiętać, że Wikipedia no nie opiera się na encyklopediach innych przede wszystkim, tylko Wikipedia opiera się przede wszystkim na źródłach naukowych. Czyli jeżeli ukazuje się artykuł naukowy, jeżeli się ukazuje no nawet podręcznik akademicki czy książka, to polegamy na procesie recenzyjnym, polegamy na tym, że ktoś tę książkę przeczytał, zrecenzował, uznał zawartą publikacji czy artykuł naukowy i w związku z czym de facto polegamy na całym systemie nauki. Wikipedia nie istnieje w próżni. Mhm. Wikipedia się opiera. Weryfikacja polega na tym, że my jedynie weryfikujemy, czy dany artykuł coś mówi. I, i, i proszę pamiętać, że Wikipedia nie twierdzi, jaki jest świat. W ogóle Wikipedii nie obchodzi prawda. Wiem, to brzmi jak herezja, ale. Wikipedii nie obchodzi prawdę. Wikipedia jest tylko i wyłącznie odzwierciedleniem tego, co mówią źródła. I to jest bardzo oswobadzająca myśl. Jak pomyślimy sobie, okej, okay, nie muszę walczyć o jedną jedyną prawdę. Muszę jedynie walczyć o to, żeby wszystkie istotne źródła, które są warte odzwierciedlenia w haśle, były tam odzwierciedlone. To jak tak spojrzymy na to. jest wiarygodne. Małe, mm -hmm. Tak, wiarygodne wyłącznie, oczywiście, tak, bo jest, wiarygodność źródło to jest bardzo. Ważny temat, jak spojrzymy na hasła typu homeopatia czy, czy nie wiem, szczepionki, od razu rozumiemy, że no, trzeba mieć pewną hierarchię źródeł. I hierarchia źródeł zakłada, że najwyżej stoją elitarne czasopisma naukowe, potem prestiżowe czasopisma naukowe, potem zwykłe czasopisma naukowe, potem pewnie książki, a potem już się zaczyna. Sfera, w której możemy przyjąć informację z danego źródła, tylko jeżeli to jest informacja mało istotna. Czyli przykładowo, jeżeli się zastanawiamy, kiedy się urodziła Doda, to raczej artykułu naukowego na ten temat nie znajdziemy. Ale czy to jest informacja istotna? No, jest... no nie, no, nie, ale nie, czy to jest informacja chyba, istotna? No nie bardzo. No chyba, że ktoś pisze pracę doktorską na temat Dody, tak? Chyba, że pisze, tak, oczywiście. Aczkolwiek praca doktorska nie jest artykułem naukowym, więc no, tak. prace doktorskie mogą być błędy. To nie jest praca recenzowana sensu stricto, to znaczy to nie jest praca, w której. Mamy tak ścisły proces recenzyjny, jak w przypadku czasopism naukowych. Tylko, że nie jest to kwestia super istotna. Kiedy się urodziła DODA, to jest pewnie istotne dla ludzi, którzy się interesują popkulturą. Nie jest to specjalnie kwestia pewnie kontrowersyjna. Jakieś źródło, w związku z czym możemy przyjąć chociażby Gazetę Plotkarską. Nie widzę przeszkód. Jeżeli to jest jedyne dostępne źródło, nikt inny nie twierdzi inaczej. To jako pewną protezę możemy przyjąć sobie, że przyjmiemy. W Gali ktoś napisał, że Doda się urodziła w jakimś tam roku i to jest OK. Ale jeżeli mamy sytuację, że w gali ktoś pisze, że picie lewoskrętnej witaminy C leczy jakieś schorzenie, to oczywiście tego rodzaju informacji nie możemy przyjąć, dlatego że gala nie jest wiarygodnym, recenzowanym czasopismem naukowym. Mm -hmm. A informacje medyczne muszą pochodzić ze źródeł naukowych. Co więcej, jeżeli to jest informacja, która zaprzecza stan dotychczasowemu stanowi wiedzy, powiedziałbym, że wtedy nawet jeden artykuł w czasie naukowym niekoniecznie powinien powodować, że zmienimy informacje w Wikipedii. Mm -hmm. Powinniśmy dodać informację o tym, ok, jeden artykuł coś mówi, ale spójrzmy na sytuację zmiany klimatu. Mamy w tej chwili pełen konsensus klimatologów i klimatolożek. To jest ponad 97% w tej chwili, o ile pamiętam, publikacji na temat zmiany klimatu mówi, że zmiana klimatu jest wywołana przez człowieka. Ale pozostałe kilka procent, które twierdziły, że nie, była również metaanaliza, że mogą mieć błędy. I w tej sytuacji oczywiście możemy mieć pewność, że zmiana klimatu następuje w wyniku działań człowieka. Ale jednocześnie w haśle o zmianie klimatu na pewno powinniśmy napisać, owszem, jest taka kontrowersja. Że niektórzy upierają się, że te 3% ma znaczenie, albo że jest taka kontrowersja. Zauważcie, to nie jest 100%, jest 97%. Tego rodzaju rzeczy trzeba odzwierciedlać. Czyli nie możemy, nie staramy się przedstawić prawdy, staramy się mhm. przedstawić pełne spektrum wiarygodnych źródeł. No ale to właśnie w, w naszych czasach obserwujemy też, i ty na pewno też to widzisz, że w mediach społecznościowych i w źródłach też zaczynają się pojawiać tak zwane fake newsy. Czyli nieprawdziwe informacje, które wyglądają jak fakty, jak, jak prawdziwe informacje. I no, walka z tymi fake newsami, które rozprzestrzeniają się jak wirusy bardzo szybko w, w mediach społecznościowych i w świadomości użytkowników, tak, w świadomości społecznej, tak? No to, to one też mogą mieć wpływ na Wikipedię, chyba, prawda? Oczywiście. Wikipedia jest także polem fake newsów i musimy bardzo duże środki poświęcać na to. Aby zwalczać zarówno propagandę korporacyjną, jak i polityczną, także różnych grup interesów, no chociażby lobby homeopatyczne, czyli producentów yy, rzeczy, które no, są po prostu rozwodnionym cukrem yy, i niczego nie leczą, ale na tym można zrobić fortunę, też przecież ma swój interes w tym, żeby umieszczać informacje o tym, że homeopatia jakoś tam może oddziaływać na organizm. No, sugestia oddziałuje, to już wiadomo. Placebo jest oczywiście świetnym środkiem, tylko że placebo powinno być stosowane nie zamiast leków, tylko jako, jako uzupełnienie działania leku właściwego. No i ponadto no, wolałbym, żeby to lekarz decydował o tym, że daje placebo, jeśli ktoś faktycznie nie wymaga leczenia medycznego. No i też jest, pozostaje oczywiście ostatnie pytanie: czy homeopatia powinna być dostępna w aptekach? Moim zdaniem. To jest bardzo kontrowersyjna kwestia. W aptekach to, że te pseudo-leki są dostępne w aptekach powoduje ich legitymizację. To, że można kupić homeopatyczne środki w aptece, powoduje, że ludzie mają przekonanie, że a, no coś musi być na rzeczy, skoro farmaceuta to wydaje. Ale to trochę, to trochę tak jak z hasłami Wikipedii, prawda? Skoro w Wikipedii jest jakieś hasło, no to też uznajemy, że no może to jest ważne. No tak, tak. No porównanie Wikipedii do apteki jest tutaj jak najbardziej uprawnione. Na pewno Kwestia tak zwanej encyklopedyczności jest istotna. Jeżeli nie będziemy pilnowali tego, żeby na Wikipedię nie trafiały osoby kompletnie nieistotne, to niestety będziemy mieli zalew różnego rodzaju narcyzów, bo to głównie są narcyzi, nie, nie narcyski, poetów niespełnionych, niespełnionych literatów, no, lub, naukowców także oczywiście, ludzi, którzy uważają, że należy im się. Zmianka na Wikipedii, bo to ich nobilituje. Na Wikipedii nie powinni się zjawiać ludzie, których obecność na Wikipedii nobilituje. Na Wikipedii Aha. powinni być ludzie, którzy już sami z siebie są znani, który, o których informacja jest czymś, czego ludzie mogą szukać, bo Wikipedia przecież służy czytelnikom i czytelniczkom, a nie osobom, które są tam wymieniane. I od tego mamy czerwone linki, tak zwane, czyli brakujące. Jeśli ktoś pisze hasło i uznaje, że no powinno być hasło na jakiś temat, no to zaznacza to, yy, jak gdyby, linka do nowego hasła, którego może jeszcze nie być, prawda? Tak, dokładnie. Badania pokazują, że nawet słabo rozwinięte hasło, sam zaczątek, zalążek hasła, już prowokuje do rozwijania go dużo lepiej niż nieistniejące hasło. Jest jednak pewna pewien opór. Ludzie uważają, że jak już zaczynają hasło, to powinni je stworzyć super porządnie. A to jest mit. Warto myśleć o tym w ten sposób. Ja dokładam cegiełkę, ktoś inny dołoży cegiełkę, potem powstanie coś więcej. Dlatego też nawet wśród doświadczonych wikipedystów i wikipedystek, ja bardzo zachęcam do tego, żeby nie walczyć z zalążkami haseł. Jeśli jest hasło, które ma kilka zdań, ma jakieś źródło, no to warto uznać, że to jest coś, nad czym będziemy pracować. Badania kleja Szilkiego z Nowego Jorku właśnie z 2015 roku pokazują, że zalążki haseł prowokują do ich rozwijania. Mhm. Czyli opieramy się na społeczności, opieramy się na administratorach, którzy właśnie to wszystko porządkują i naprawiają, tak? To znaczy weryfikują, czy, czy hasło ma, czy zmiana w haśle teraz też na, na przykład ma odpowiednie uźródłowienie. No dobrze, ale to jak to wygląda w takim razie z perspektywy Wikimedia Foundation? Bo prawdopodobnie, skoro jesteś członkiem Rady Powierniczej, no to obserwujesz też to, jak rośnie czy maleje liczba edytorów czy osób zaangażowanych w Wikipedię, bo to nie chodzi tylko o edytorów, prawda? Chodzi też o osoby, które programują, chodzi o osoby, które są administratorami. No to jest cała, cała rzesza ludzi, którzy nie tylko stawiają przecinki i tworzą hasła. Czy liczba ich maleje, czy rośnie, jak to wygląda? Wiesz, to jest to bardzo trudno zmierzyć, no, dlatego że mamy przepływy y, zainteresowania, przepływy pomiędzy projektami. Na przykład teraz no, coś, co mamy bardzo wyraźne, to jest, że najszybciej rozwijającym się i to bez, bez dwóch zdań, z dużym zapasem, najszybciej rozwijającym się projektem w tej chwili to jest Wikidata. Y, no i Wikidata to jest projekt, y, w którym tworzymy dane. W sposób dosyć agnostyczny do języka, czyli na przykład no, podajemy wysokość jakiejś góry, czy podajemy zawód danej osoby, który może być później przełożony na inne języki, i z tego inne Wikipedia, inne projekty Wikipedia mogą czerpać. Jeśli tworzymy projekt, w którym się teraz dużo osób zaangażowało dotychczas rozwijających Wikipedię, no to jest naturalne, że w Wikipedii może mieć teraz troszeczkę mniej osób zaangażowanych. Ponadto mamy przepływy. Pomiędzy rolami, czyli ktoś najpierw tworzył hasła, a teraz na przykład się bardziej zajmuje administrowaniem. No i mamy też takie przepływy naturalne, no chociażby ja jestem dobrym przykładem. Byłem osobą edytującą Wikipedię mocniej. W tej chwili, od kiedy jestem w Radzie Powierniczej ruchu Wikimedia, w bardzo dużym stopniu czas, który mogę poświęcić na Wikimedia, no jest całkowicie zaabsorbowany, zajęty tym, że zajmuje się pracą. Strategiczną, związaną z zarządzaniem i ze sprawowaniem nadzoru nad zarządem Fundacji Wikimedia. To jest zgodne z moimi kwalifikacjami, no bo jestem profesorem zarządzania, no ale cierpię oczywiście na tym to, że nie tworzę haseł. Jak spojrzymy na rynki rosnące, czyli jakby gdzie zainteresowanie Wikipedią najbardziej będzie rosło w najbliższych 20 latach, to widzimy na przykład, że Azja i Afryka to są najbardziej dynamiczne rynki, a jednocześnie rynki, na których nie znamy nie, nie jesteśmy znani wystarczająco dobrze. Powiem wręcz w ten sposób, że większość ludzi w niektórych krajach Afryki nie wie, że Wikipedia istnieje. Nie wie, co to jest Wikipedia. To się w głowie nie mieści, ale na Wikipedia w końcu było nie było. To jest piąty co do wielkości popularności serwis na świecie. Ale tam jest troszeczkę inny ekosystem, troszkę czego innego ludzie używają. Mają inne potrzeby, i w chwili obecnej Wikipedia przez większość ludzi w niektórych z tych krajów jest nieznana. W związku z czym musimy ogromne siły rzucić na to, żeby w tych krajach zaistnieć, żeby tym ludziom dać dostęp do wolnej wiedzy, bo jest, są też zakusy korporacyjne. Pamiętajcie, wiele firm ma duży interes w tym, żeby kontrolować, jaka wiedza do ludzi dociera, żeby móc wpływać na nią. To się przekłada przecież na zakupy, to się przekłada na decyzje konsumenckie. W związku z czym brak dostępu do niezależnej, Faktycznie neutralnie napisanej wiedzy jest bardzo dotkliwy. I tutaj był stworzony taki projekt Wikipedia Zero. Czy on dobrze funkcjonuje, czyli to polegał projekt na tym, żeby udostępniać treści Wikipedii w tych biedniejszych krajach zupełnie za darmo i umożliwiać ten dostęp, tak? No bo, bo tam jest utrudniony dostęp. No, Wikipedia jest za darmo, natomiast chodziło o to, żeby na przykład się dogadać z lokalnym prowajderem, operatorem, e, operatorem Sieci komórkowej czy internetu i żeby używanie Wikipedii było yy, darmowe dla osoby, czyli nie trzeba było płacić za połączenie. Sam dostęp do Wikipedii jest i zawsze będzie darmowy, to, to muszę podkreślić, żeby to było jasne. Natomiast chodziło o koszty dostępu do internetu. No Wikipedia, zero uważam za bardzo fajny projekt, on spełnił swoją rolę na pewno. Natomiast no napotyka też oczywiście na pewno trudności, no bo jakby yy, mamy kwestię, tego, że jest wiele projektów, które, komercyjnych, które próbują robić podobne rzeczy. No na przykład Facebook zaczął taki projekt darmowego internetu, zapraszali nas do niego, no ale tam mieliśmy ten problem, że to była kwestia cenzury. Że to Facebook decydował, które serwisy dopuści, a których nie. I tego nie chcieliśmy robić. Natomiast w kwestii zwiększania dostępu mamy ileś innych projektów. No jest Kiwix, jest też projekt chociażby medyczny wysyłania tak zwanego Wikipedii w pudełku. Można dostać router, na którym jest skaszowany cały zasób Wikipedii, co jest bardzo istotne dla miejsc, gdzie nie ma stałego połączenia mhm. z internetem, nie wiem, stacji arktycznych, czegokolwiek takiego. I oczywiście tego rodzaju projekty rozwijamy. Przy czym no trzeba pamiętać, trzeba patrzeć w przyszłość. W przyszłości cały świat będzie opleciony internetem. To jest przyszłość nieodległa, to jest przyszłość kilku lat najbliższych, no bo nawet dostęp z, z, z sieci satelitarnej Maska to jest prawdopodobnie kwestia lat, a nie dziesięcioleci. Z tego punktu widzenia, musimy przede wszystkim stawiać na to, żeby no, ludzie mieli świadomość, że Wikipedia w ogóle istnieje, że mieli te potrzeby korzystania z Wikipedii. Sam koszt internetu będzie nadal prawdopodobnie e, mocno malał. Mm -hmm. No cóż, to z e, tym optymistycznym akcentem myślę zakończymy. Dziękuję Ci bardzo za, e, za poświęcony czas e, dla naszych słuchaczy. E, i, I cóż, cóż można powiedzieć, no cieszymy się, że, że tak jest, prawda, że Wikipedia, mimo, że ciągle jest jakoś tam podważana, atakowana, uznawana za coś mało wiarygodnego, no to w tej chwili widać, że te wszystkie negatywne głosy, jak gdyby są już, nie są silne, tak, to znaczy już, już każdy wie, że każdy korzysta z Wikipedii i to jest chyba najważniejsze, że każdy może ją tworzyć, każdy może swoją cegiełkę, tak jak mówiłeś na początku, dołożyć do tej naszej wspólnej wieży Babel troszeczkę, prawda? Bo to taka wieża Babel to się trochę nie tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dariusz Jemielniak był moim gościem. To był podcast Wikiradia z serii pod tytułem Jak Wikipedia zmienia świat. Zapraszam do subskrybowania w czytnikach podcastów. Główne z nich to Spotify, Apple Podcasts i Google Podcasts. Odcinki podcastu można również pobrać z Wikimedia Commons, gdzie znajdują się w kategorii Wikiradio. Ja nazywam się Borys Kozielski i dziękuję za uwagę, a gdybyście chcieli się ze mną skontaktować, to zapraszam poprzez e-mail boryskozielski.wikiradio.org lub przez Wikipedię. Nazwa użytkownika, którą się posługuję, to moje imię i nazwisko. Do usłyszenia!